Narożniku Czerwony, ten trójmiejski prospekt mieszanych sztuk walki to fenomenalnie zapowiadający się fighter. Dwukrotnie w zawodowej formule kończył rywali w pierwszej rundzie starcia. Wywodzi się z karate Shotokan. Dziś po raz trzeci stanie do zawodowej walki MMA. Reprezentant Mighty Bulls Gdynia i Pirania Gdynia. Panie, panowie, Kacper Polish Machida Formela! There was Machida, but we needed another one. We needed another one. Machida was like, okay, he's a special one. It's still not karate. Now we see it for sure. You call it a hobby, I call it a way now of life. No, this guy is serious brown bread, the whole division. You know that I've been training right. I mean, for a match of any of these stand-up guys, the more that I can show the fight, and now you on the ropes. Now you on the ropes, what you gonna do? Quitting's not an option. That voice in your head that keeps telling you you got this lied to you. And now everybody's watching. You should have worked a little harder, cause man, your punches are garbage. I dream big. Ain't that the point of it? Let's keep it real, huh? Ain't that the point of it? They used to tell me it was nothing, nothing. Now they tell me that I'm something. What's it gonna take for you to understand the concept? See to you, this is a joke, a little project. I guess you'll never understand this kind of mindset. Started as a dream. I teraz jeszcze chyba na wykończeniu Dujcy, cała lawina ciosów. Wypadła się tam chyba szczęka Patryka Dujskiego. Też patrzy nie przetrwa 10 sekund, ale zrywa teraz wszystkie siły, ale kolano. I przerywa bardzo Tomasz Brunner. Co to było? Jak nieprawdopodobny bój! Ale widowisko! Ale co? Gatper, Formela, Slava Republika! No niewiarygodny jest ten zawodnik! Ale spowijany Patryk Duński! Nie można było sobie wyobrazić lepszego zakończenia! No 10 na 10, jeżeli chodzi o poziom dramaturgii, emocji, widowiska, wszystkiego! Patryk Duński przegrywa, a Kacper Formela po raz trzeci triumfuje i udowadnia chyba wszystkim. No to jest taki statement, jak mawiają Anglicy, jestem tutaj i naprawdę będę się liczył w najpoważniejszych rywalizacjach w tej kategorii wagowej.